Dzień dobry, poniedziałek 28 października. Witamy się z Wami. U nas pogoda, no niebo zachmurzone, ale ciepło, 13 stopni. Chciałbym 18 stopni mieć. Także zapowiada się ciepły dzień, ale prawdopodobnie pochmurny. Rozpocznijmy go jednak tradycyjnie łapką w górę. Dajcie łapkę w górę po tym filmie, będzie nam bardzo miło. A my jedziemy. Dzień dobry. Miłego dnia życzymy. Miłego oglądania. Tu słuchajcie, porządki przy cmentarzach. Biorą liście, odkurzają. Kiedyś to, powiem Wam, to robili ręcznie, a teraz już jest taki sprzęt, że odkurzacz po prostu jeździ. Taka wielka rura XXL odkurzaczowa. No. No i widzisz, jakie patenty człowiek sobie wymyślił, nie? No tak, jest to pomysłowe. I na pewno usprawnia. To jest, słuchajcie, lepsze niż te dmuchawy. Bo ja tych dmuchaw to do końca nie rozumiem, jak zagarniają tym powietrzem. No właśnie. Na styrta. A potem to i tak rozwieje wiatr. A potem to wiatr rozwieje, a tu przynajmniej to wciągną i wywiozą, nie? Także patencik dobry. O, tu jest akurat pan, który robi dmuchawą. No dmuchawy z tego czasu były bardzo popularne, chyba nadal są popularne. Ale niestety to jest zmora teraz wszystkich tych, co sprzątają liście. Za niedługo będzie śnieg. A potem będzie spokój, bo przyjdzie wiosna, lato to jest znowu taki sezon spokojny dosyć. No a my, słuchajcie, dzisiaj mamy w planach nagrać pierwszą część sera. Wziąłeś ten ser? Tak, wzięłam. Słuchajcie, będziemy nagrywać ser, będziemy nagrywać, jak zrobić domowe z siadłem mleko w pierwszej części, a za dwa dni dogramy resztę. Bo niestety proces jest dosyć taki wydłużony. No mam nadzieję, że się ci uda, bo trochę mam spraw na głowie. No to jest moment, wiesz co, wlazi jedno, tu, drugie. Tu jeszcze obiad muszę cię zrobić, fajny mam taki pomysł. No wiem, wlać, ale wiesz. Teraz jeszcze idę po zakupy związane z tym właśnie mlekiem. Tak, idziemy, słuchajcie, po śmietanę, ale jeszcze musimy kupić to mleko w Biedronce. Bo ja to mleko kupiłem w Biedronce. No widzisz, jeszcze Biedronkę muszę odwiedzić, Lidla muszę odwiedzić, no także. I to w Lidlu kupię, co to za różnica? Mleko świeże, no, pasteryzowane, to... To musi być specjalne mleko. Nie, to nie może coś być takie specjalne. Ale dużo osób pisało o tym, że takie mleko od rolnika kupimy na targowisku, na przykład, jak są takie targowiska. U nas są. No ale nie wszyscy może mają dostęp do takich targowisk. No ja wiem właśnie, to też o to chodzi. A tu nie o to chodzi, nie? Natomiast na pewno takie mleko by się gdzieś tam znalazło. Gdzie? No na takim targowisku właśnie, aha, nie? Mówię, że to jest takie mleko niepasteryzowane, nie? No to z tym nie ma problemu, bo się tylko je odstawia i będzie. Także to jest pierwszy plan, drugi to jest akcja znicz. Jedziemy już na pierwszy cmentarz ogarniać. No i jeszcze jakieś tam, wiecie, montaże, nie montaże. Także przepis na siadłe mleko, na siadłe mleko. No i na siadłe mleko i na ten już w najbliższym czasie będzie. Także serdecznie zapraszam, a póki co macie w zakładce Shorts przepisy inne. No, ty tak niewyraźnie gadasz coś. Niewyraźnie? No. No bo jeszcze śpię. Mhm. A ty też gadasz niewyraźnie, wiesz? Tak? No. Ja cię słyszę, że tak gadasz, tak... Tak jakbyś... A ty też, tak jakbyś powietrze nie miał. Tak? No. No bo to jest rano, nie? Także... Słuchajcie, przed siódmą, przed ósmą u nas tak zawsze jest, także nic nowego. Jak dobrze wiecie, z czasem to się znowu rozkręcimy, rozgadamy i będzie tak jak trzeba. A koreczek jak zwykle jest. To jest już normalnie, jestem ciekawa, po ile dzisiaj jest paliwo, czy drożeje. Ostatnio rozmawiałem z panią na stacji, to też potwierdziła trochę moje takie założenia, że te wzrosty paliwa są spowodowane tym, że wszystkich świętych się zbliża. No być może, być może. Powiecie, ludzie w trasy, paliwa jest potrzeba, no to ceny nieco w górę. Nie jakoś bardzo radykalnie, ale trochę podskoczyły. Bo były poniżej 6 zł praktycznie wszędzie, a teraz wszędzie powyżej 6. Także no taka sytuacja. Także my jedziemy. Wam jeszcze raz życzymy miłego dnia, miłego oglądania i się będziemy łączyć z kolejnych miejsc. Mam nadzieję, że już będę wybudzony maksymalnie. Bo ja się z Wami zawsze łączę od razu, jak tylko, można powiedzieć, się obudzę. Tam trochę potrzebuję, żeby się ogarnąć minimalnie i się łączę. Nie potrzebuję czasu, żeby się, wiecie, żeby wszystko ładnie wyglądało, żeby było
tak jak trzeba. No trudno, takie jest życie, nie? Jakby ktoś by teraz postał na ulicy, to też by tak ze mną gadał. Z lekko zaspanym Markiem. A paliwo 6,04. No, czyli jak stanęło, tak. Pamiętacie, co do was mówiłem jeszcze chwilę temu? Zapowiada się pochmurny dzień. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to się stało. Nagle chmury po prostu poznikały. Były i ich nie ma. Także zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Można już teraz powiedzieć. I ciepło przede wszystkim. A my teraz, słuchajcie, idziemy na targowisko nasze miejskie. Ale nie idziemy po mleko, tylko idziemy po śmietanę. Tą śmietanę, którą ostatnio od babci Basi dostałem. Tu jest taka dobra śmietana. Już jest sprawdzona. W woreczku, no chyba dobrze się powiem, w woreczku jest idealna do naszego przepisu. Przy okazji kupimy coś na śniadanie, jakieś bułki, jakieś coś. No i tak to mniej więcej będzie teraz wyglądało. No. Także ja was zabieram z sobą, ale to niebo po prostu, o, teraz widać pięknie. Plus te drzewo, rewelacja. Szybkie zakupy zrobione. Szybkie, śmietana, mleko. Marzena kupiła kwiatki na cmentarz. Tak. Znaczy kwiatki, wiązanki. Stroiki o. Może. O, stroiki. Ja też tam wypadnie. Także teraz idziemy do auta, to pozanosić. Wziąć śniadanko. Jadanie, ser, bo w samochodzie ser znajdzie. A właśnie, tą bułkę jeszcze, nie? Tu jest piekarnia. Tak, no i słuchajcie, idziemy. I cebulka zielona kupiona, także będzie biały ser ze szczypiorkiem. Trochę śmietanki do tego dodamy, może nie? Nie wiem, on jest dosyć już taki... Masny? No właśnie, on jest masny sam sobie, więc dobra. Więc nie będzie, Marzenka powiedziała, także takie pyszności przed nami. Już wam pokazuję, jak wygląda ten pyszny, domowy, biały ser. O, proszę bardzo, taka jest postać. No nie ma tego dużo, ale naprawdę jest rewelacyjny, przepyszny. Także on będzie teraz, jak on pachnie, matko, rewelacja. Do tego sobie dołożymy zieloną cebulkę, może pomidorek. Kupiliśmy jeszcze bułki i słuchajcie, bułki na zakwasie. Jestem ciekawy, jak one smakowały. No ciekawy jestem, jak te bułki wyjdą. Także takie cudo. A ten koperek, słuchajcie, to dzisiaj do obiadu, bo Marzenka przygotowuje sos koperkowy. Do tego będą pulpeciki, ale to dopiero zrobimy, jak wrócimy z cmentarza. Także teraz kopereczek ląduje w lodówce. Ja tu ogarniam cebulkę, serek, rewelacja. Także dzisiaj takie śniadanie. Potem jakaś kawka może wpadnie, no i jedziemy. Wiecie, wszystko pochować, bo koperek to jest takie cudo, że potem szybko więdnie, jak poza lodówką jest. Ale fajny kolor ma ten serek. Bardzo ładnie. No wiesz, co to jest tłuszcz? Jeszcze widzisz, taki jest, no, bo on nie jest dobrze odciśnięty, nie? Także, ale... No jest delikatny na pewno, to nie jest taki, wiecie, zbita kostka. No i w ogóle wyszliśmy z założenia, że mleko będziemy kisić przez 2 dni. Dlatego dzisiaj to robimy, w poniedziałek i w środę dogrywamy, jak robimy ten ser. Bo to mleko wczoraj było kwaśne, ale jeszcze chyba nie było aż tak za bardzo kwaśne. Takie są nasze wrażenia, nie? No. Powiem wam, że takiej ekscytacji to już dawno nie było. Ja tu teraz porównałem ten ser swojski do mniej więcej takiej sytuacji. Jeździliście przez całe życie polonezem i nagle się przesiadacie do Mercedesa. Normalnie to jest 1:1, bym powiedział. Ser rewelacyjny, nie jest przekwaszony. Jest delikatnie taki słodziutki, delikatny, po prostu śmietankowo-mleczny. Pycha! Ale Marek, ser połączyłeś z szynką, no. No bo Marzenko, bo co ja tobie, no bo jakbym miał zjeść cały ser, a ty byś tylko miała patrzeć, to by mi się serce kroiło. No nie, więc no, mówię, zrobimy pół na pół, żeby było sprawiedliwie. Musi być 50-50 sprawiedliwość, no bo ja też chcę tego serka skosztować, ale naprawdę, i powiem wam nawet, jaki on ma fajny kolor, to jest taka śmietanka, to nie jest taki biały, tylko śmietanka, nie? No, dobra. To jedziemy, zobaczcie.
No, jest dosyć zbity. Ojacie, ojacie. On się nawet delikatnie kruszy, no. No i bardzo elegancko, ale to będzie ser typu twaróg tłusty. No, myślę, bardzo tłusty. Znaczy, wiecie, zależy ile dołożycie tego śmietany. Możecie sobie zrobić mega tłusty. No, a to już, no. Albo tłusty. Półtłusty. No to w zależności od tego... To na samym mleku by mu chyba musiało być. Chudy jeszcze jest, wiesz, to chyba no. Ultra chudy. No ale wiecie, ultra chudy to już nie będzie sen. Dobra, już przestanę, bo... Dobra, ja wam sobie pokażę, jak to śmietanie, jak to śniadanie się prezentuje. Rewelacyjnie. I proszę mi tu teraz nie pisać, że się jara serem. Tak, jaram się serem. Dziękuję, skończyłem, bo, no, bo taki ser, ostatnio powiem wam, jadłem w tym mieszkaniu... 40 lat temu. No nie, 40 może nie, 46... Jakieś 35 lat temu. Coś koło tego 30. No nie wiem, to bym musiał, wiecie, ustalać kiedy. Ale babcia takie sery w domu robiła. Często, gęsto. Ale wiecie, na to się nie zwracało uwagi, bo to było coś takiego naturalnego. No po prostu się robiło, nie? Tak jak się smalet u nas robi już od, od lat i też jest. Dobra, no. Marek, nie gadaj tyle, bo już mi się chce jeść. No to Marzenka sobie, słuchajcie, zajada. Ja z wami jeszcze dyskusję prowadzę. Także ty możesz, Marzenko, na spokojnie jeść. A ja wam muszę pokazać to wszystko. No wiecie, to także są takie moje żarty. Bierzemy no. się za śniadanie smacznego. Oczywiście wrażenia jeszcze będą po tym, jak to zjem z bułką, nie? No bo to będzie cały efekt. Marzenka ma bez cebulki, ja sobie cebulkę dołożyłem, żeby tak, wiecie, podkręcić smak jeszcze bardziej. No i tak się prezentuje moje śniadanie dzisiejsze. Piękna bułka z serem. No jakby jeszcze była swojska szyneczka, Marzenko, tu obok, to już by było wypas. No, no, jeszcze nie. Ale ja wam powiem nie tak. Nie mam wędzarni ci powiem. Właśnie, problem jest z wędzeniem. My nie mamy gdzie tego uwędzić. Gdybyśmy mieli możliwości, to ja bym na pewno takie coś zrobił, bym nagrał. Ale... Zapetrujesz mięso i gotowe, bo to jest nie? wszystko do zrobienia, tylko gdzie to potem uwędzić? No na balkonie przecież nie będę wędził, bo mnie sąsiedzi po prostu wyciepną. Ale może są takie przenośne wędzarnie jakieś, wiesz? Wiesz co, ja oglądałem, są jakieś takie, ale to są takie jakby chemiczne, coś już tam, one zamknięte jak piekarnik, coś takiego, ale to już nie jest to, to musi być ten dym naturalny z tego drewna palonego, a nie jakieś tam płyny. Co to za płyn? Takie... Masz rację, także musimy się raczyć na razie... Tak, może kiedyś, słuchajcie, coś się zmieni, ale nie wiem. Póki co takie pyszne śniadanie, wygląda to obłędnie. Marzenka sobie przygotowała na chlebie taką wersję, też bardzo ładnie wygląda. Tak, cebulkę sobie. Tak, słuchajcie, po swojskiemu domowemu, nie? Także smacz. O, do tego można jeszcze upiec sobie domowy chleb u nas. Wszystko można. I wszystko domowe, smacznego. Smacznego. Pyszne śniadanie zjedzone, Marzenka już tu organizuje co i jak, bo słuchajcie, patrzymy na zegarek, u nas już jest 10:30, ale no. W całej Polsce jest dopiero 9:30, bo Marek jeszcze nie zdążył tu przedstawić zegarków, co za chwilę uczynię. Film ciekawe. Już Marzenka ma przegrany. Ja tylko mam pytanie do was. Ciekawe, czy ktoś z was właśnie miał jakieś perypetie związane z przestawianiem, cofaniem czasu? Czy właśnie gdzieś byliście za wcześnie, za późno, albo byliście po prostu, już jest ta godzina? Nie, to godzina do tyłu. Także piszcie mi serdecznie, was proszę, bo ja sobie czytam. A wiecie, dlaczego Marzena tak mówi? Bo ona dzisiaj mi rano mówi, wyspałeś się, bo spałeś godzinę dłużej. Ja mówię, jak spałem godzinę dłużej? Jak przecież poszedłem spać godzinę później. Dotarło. I mówię, trzeba było i spać na stary czas, a wstawać na nowy czas. Dobra, Marek, masz minutę. Która kawa Cię interesuje dzisiaj? Wiesz co, dzisiaj spróbuję kokosowa. Sobie... kokosowa teraz. Proszę bardzo, mówisz, masz... I teraz wiecie co, my teraz tak, zużyjemy wszystkie smakowe, a potem się będziemy bujać z tymi... Nie. Ale ja zrobię wersję cappuccino, wiesz? Bo mi to najbardziej podeszło. No czyli dajesz. Mleczko poprosimy, tak? Tak, mleczko. Trzeba wpiąć i będzie gitaros. Poczekaj, tu się coś ten uklapało. No, także teraz słuchajcie, wpadnie kawka i ja biorę się za montaż tego daily vloga, bo inaczej by się może, bo on się sam nie zrobi. No ja też do pracy. Marzenka się bierze za daily vloga, którego mieliście okazję oglądać wczoraj. Czy dzisiaj nagrać ser, wszystko? Nie, dzisiaj sera nie nagrywamy, Marzenko, ci tylko kwaśne mleko. Daj kubeczek jakiś, Marek, może zimowo świąteczne. No właśnie, już się kończą kubki i wszystkie do prania. Wiecie, o, że, jakie to ładne. Wiecie, że niektórzy mówią, że dają kubki do ten... No, damy. Z naczynia do prania, kubeczek będzie z Harry'ego Pottera. Nie jestem zwolennikiem takiej kubków, ale dobra, może być. Nie, da mi to podstawkę, bo będzie lapało wszędzie tym mlekiem.
A teraz nie wejdzie? O, weszło. No to także... co, cappuccino czy latte? Nie, to jest tylko to, bo tu jest mleko. A, tu jest mleczko spienione, dobrze. No to jedziemy. Co się robi teraz? No on się musi rozgrzać, nie? Bo to mleka się zawsze rozgrzewa. Tak, mleczko jest. Ale bardzo fajnie, słuchajcie, ten... takie rozwiązanie ja uważam. Pojemnik z mlekiem wyciągany do lodówki znowu i nic się z tym nie dzieje, ale ładnie się spienia. No, pięknie. Mm, tak, ja słuchajcie, pięknie. Nic nie widzę, bo teraz nie odwróćcie, o, tak mniej więcej to widzicie. No i spoko. Mniej więcej to wiedzie. No i fajnie to wygląda, ten ekspres ładnie tak, się mieści. W szczególności to tak prestiżowo wygląda. No, prestiżowo, także już mówię Markowi, no kiedy my z tą kuchnią zaczniemy, nie? Kiedy my ruszymy, bo... Jeżeli chodzi o kuchnię, to czeka i tak czeka, no i się doczekać nie może, bo jak się nie wyrobimy przed świętami, to zrobimy widzimy, Marzenko. Ja już, słuchajcie, wczoraj zamówiłem specjalne sprzęty, które będą tu zamontowane. Marzenka o tym nawet nie wie, żeby nagrywać te nowe formaty. A, jakieś statywy? No, ale takie wiecie, bo chcę to tak, słuchajcie, mieć takie rozwiązania, żeby nie rozkładać tego każdego dnia, bo to jest męczące potem. A to ma być wszystko nie, na stałe, tylko... Nie, jest idealne, bo on właśnie dużo tego nie daje. I no przez to ona ma fajny smak. Takie, wiesz, intensyfikowane, to ona jest taka... Intensyfikowane. No, w sensie takie, skondensowane. Jest... Aromatyczne. Tak, bardzo aromatyczna, bo nie ma tyle wody, ona nie jest tak rozcieńczona. Nie widzicie? I to już jest ta godzina, kiedy Marek się wybudził. Już jest gadka. Poczekaj, muszę tam podłożyć szklankę. Trzeba czyścić mlecz. Tak, bo to jest trochę, to jest akurat trochę źle zrobione, że on teraz, słuchajcie... potrzebuje chociaż, a co tam, słuchajcie, ja nie będę, ja to tak, tu najwyżej, tu to powinno lecieć teraz. No tak, ale wypróbujemy, no może wypróbujemy. Pryskać troszeczkę, wiesz? Albo może celować idealnie. No zobaczymy, dobra? Jestem ciekawy. Teraz jest test, uwaga. Ale wydaje mi się, że ulapię wszystko. Dobra, jedziemy, 3, 2. No, nawet, no. Nawet. Nie jest źle. Jakie ty masz skojarzenia, Marzena? Wiecie. Ja wiem, jakie to są skojarzenia, w sensie jak rurka pęknie w domu i woda się leje. Nie. Dobra, to są tylko moje skojarzenia, cicho, nie gadam. Nie no, spoko, daję radę, chociaż lepiej podstawić brudną szklankę. Tak, bo tutaj jednak... Ale słuchajcie, teścik musiał być, żeby było wszystko wiadomo co i jak. Bo w tym naszym drugim ekspresie jest tak, że tam fajnie się to zamyka. I to cały brud spływa do tego, tej tacki, no, nie? No ale to jest inne już to. Ale dało radę, dało no. Dało radę, trochę się. Także teraz kawka, ja słuchajcie, biorę się, przestawiam te zegarki, bo faktycznie to trochę w oczy kole ta godzina i jedziemy potem na cmentarze. Łączę się z wami bez mikrofonu, bo powiem wam to, co odwalił mikrofon rano znowu, bez komentarza. No bo ty go źle podłączasz. No możliwe, słuchajcie, gdzieś coś mi tam szumi znowu szeleci. Chociaż niektórzy piszą, że jest wszystko dobrze. Że wam nie ten, nie szumi. No bo zależy gdzie to oglądacie. Jak na słuchawkach najgorzej, bo wtedy wszystko słychać. A tak z telefonu no to może być, albo z telewizora to może to akurat nie być na tyle słyszalne. Także my jedziemy, ale ja się z wami, słuchajcie, łączę w takiej sprawie z takim zapytaniem do was. Mianowicie, jeżeli chodzi o przepisy, to jestem ciekawy, jakie przepisy wolicie, czy bardziej na słodko, czy bardziej wytrawnie na słono. To jestem ciekawy, bo mamy możliwość, że tak powiem, manewrowania tymi przepisami, więc dajcie znać, jakie części byście chcieli, czy takie, to wtedy to będzie... No z tego, co ja wiem, tak, jeżeli chodzi o obserwacje, obserwacje to tak, na pewno słodkie. Sałatki bardzo. No ale sałatki widzisz też dobrze idą zawsze. Sprawdzają, no, że lubicie. Także. No właśnie, gdzieś ten deseń to wszystko. Natomiast może jakieś inne jeszcze wpadną rzeczy. No. Na przykład dałem, słuchajcie, ostatnio pizzę. No to pizza zawsze robi furorę, nie? Któż by w domu nie chciał, znaczy nie chciał, nie robi pizzy. Dużo osób robi pizzę. Z tym jest co prawda zabawy dużo. Bo jak liczymy od podstaw, czyli od ciasta, no to jest tego dłubania. Najwięcej znowu co bierze czasu? Ciasto. Bo cała reszta to jest, wiecie, chwila, moment. Chociaż sos pomidorowy też dużo czasu, bo zanim to się wszystko dobrze tam przesmaży na tej patelni, odparuje, no to też trochę czasu trzeba poświęcić temu, nie? Ale pizza zawsze ma branie. No i sałatki. Sałatki widzę was bardzo fascynują. Lubicie pomysł na sałatki, bo sałatki są takim uniwersalnym daniem, bym powiedział. Zarówno mogą być przygotowane, wiecie, dla domowników po prostu
może tu co mi tak tu na dzieje? Na przykład na kolację, o, na imprezę. Ale też właśnie jak goście przychodzą, nie? Jakieś urodziny, właśnie spotkania i sałatki są na tej zasadzie, że to jest coś takiego, co raczej większość lubi, nie? Na bazie makaronu, na bazie jakichś tam warzyw, także nie z każdym daniem możecie trafić w czyjeś smaki, ale sałatka to już jest takie szybsze, nie? Jeżeli chodzi o to, żeby zasmakowało gościom czy domownikom. Także piszcie w komentarzach, jakie wy przepisy wolicie, a my jedziemy. Tyle co w tym roku miałem okazji być razy pod moją starą szkołą średnią, to powiem wam, już dawno nie. To już chyba piąte podejście w tym sezonie. Idziemy do sklepu, kupimy co kupimy. Mam nadzieję, że słuchajcie, będą kamyczki, bo wiecie, to jest taki gorący okres, nie? Wszyscy kupują kamyczki na groby, dookoła grobów, więc może ich nie być. Jesteśmy już w Kastoramie, ja już od razu, słuchajcie, poczułem ten klimat remontu. Dobra, tu może przejdziemy, bo idziemy na dział ogród. Także powiem wam, że jest pięknie tu, piękne kafle jakieś różnego rodzaju. No ale to nie ta bajka dzisiaj, nie. Dzisiaj zupełnie czegoś innego szukamy. Ale powiem wam, jest trochę materiałów różnego rodzaju. Dotarliśmy na dział ogród, no i teraz słuchajcie, będziemy szukać kamyczków. Nie wiem czy... O, tam są chyba, jest. Gryz, dobrze. O, tu taka piękna altanka. No i są różne pojemności. Ile to ma? Tu jest ile kilogramów w tym małym? Biały. I te większe worki trzeba było kupić. O, 20 jakie... kilo. No dużo. No ale mamy dwie torby, także bierzemy tu. A tu zamiast wózek sobie wziąć, nie? Ja idę tak, po... Tak, ale tu weźmiemy sobie wózeczek. No bo dobra, tu jest taki jasny. Nie, a tu jest ten szary. Nie, jasny lepiej będzie wyglądał, myślę. Jasny. I to ten woreczek weźmiemy jeden. Nie, jeden tylko? Jak to się tak wydaje? Jak to rozsypiesz? Tak? 20 kilo to jest nic. Dobra, to ja idę po wózek. Jeszcze sobie kupimy takie rękawice. Chociaż kiedyś były takie czerwone, mocniejsze mam wrażenie, bo to takie jest cienkie. No, chociaż tu jest dobra guma od spodu, ale może będą inne. Tu coś może będzie, ale to jest to samo. Kiedyś były inne, powiem wam. Te guby były trochę większe, takie grubsze. Ale nie wiem, o co chodzi, może już nie ma, wiecie? Tu są takie, ale to już są takie duże do spawania, czy coś. O, tu są, to te same chyba, nie? A to samo wszystko. Tu są jeszcze takie. O, te będą idealne. Ponieważ ten gres po tym, żeby rozłożyć na tym cmentarzu, to najlepszy jest. O, idealos. Co mówisz? Gąbka florystyczna. No, jakiś taki, że szukałem, pamiętam. Do układania kompozycji z kwiatów żywych. Sztucznych? Tu z kwiatów suchych. Aha. I sztucznych też. A tutaj kwiaty suche. Aha, tu też. To samo tylko kolor, no. Wziąłem takie rękawice jeszcze. No bo jak to rozłożymy? No, to się przyda. No. A wiesz, to jest takie... Nie mam takie, wiesz, gumowe, ale... No, także ja teraz sobie pakuję to. No i jedziemy. Dobra. No to jedziemy. Proszę. Przekazuję ci pałeczkę. Tak, przekazujesz mi pałeczkę. Jeszcze wybór jest spory, jeżeli chodzi o takie... coś się sypie. O takie rzeczy... no wiecie, około 1 listopadowe. Macie zniczy, macie wkładów, macie kwiatów. Ja preferuję, powiem wam, sztuczne. Bo dla mnie to jest najbardziej... Co? Sztuczne takie kwiaty na grę. No tym bardziej, że zapowiadają przymrozki, powiem wam. I może wszystko paść, nie? Dobra, jedziemy z tym czymś. Dojechaliśmy na miejsce. Trzeba wziąć coś odświeżającego. No i kursy, słuchajcie, teraz będziemy kursować. Trzeba, bo ja będę kursował z tym gresem. No trochę ciężkawo jest, ale damy radę. Takie porządne zakupy świąteczne, o.
20 kilo w torbie, no coś koło tego, także pogoda dopisuje. To jest najważniejsze, słuchajcie, że nie pada. Ja nawet kurtki nie biorę, bo jest tak ciepło. Znaczy kurtki, bez rękawnika. Jest tak ciepło, że nie ma sensu. Bierzemy wszystko. Także teraz działamy. Przed cmentarzem takie piękne kwiaty w donicach. Jak sprawdzałem, cenę po 30 zł. Oto marzenko w takiej cenie jak sztuczne. A naprawdę nie? Piękne, nie? Kolory, jesień. Ale właśnie zastanawiamy się z Markiem. Ja mówię, że to dla mnie to są dąbki. U nas się zawsze tak. Ale dąbek to jest taki większy, jak kojarzę. Tak? No. Nie wiem. A takie to drobne. To jest chryzantema. To coś ala taka margaret. No nie, margaretki nie, bo to takie drobniejsze, no nie wiem. No dobra. Ale piękne kolory mają. A tam jeszcze widzisz takie wiązanki zielonego? Widzę, no. Jodła, czy... Dużo tu tego jest w ogóle. Wszystko zrobione, słuchajcie, jak trzeba. To teraz tradycja być musi zachowana. Jest takie stoisko z makronami. Jak ale odpuście, mówi, muszę tam zajrzeć. Nie no, muszę, słuchajcie, no, to jest podstawa, zawsze. I we Wszystkich Świętych też zawsze kupujemy. No, ale dzisiaj nie jest jeszcze dzień. No ale jak tu nawet jesteśmy wcześniej, to też kupujemy. Dobra Marek, za robota ci się należy. Nie no, zobaczymy co jest i kupimy sobie coś zmaszkecić. O. Wybór duży. O. Takie pierwsze. Dzień dobry. Tych makronów 10 deko. Myszki też są, a to takie inne myszki. To jest wszystko w jednej cenie? To może pani dokładać, bo to tak na oko 10 deko, no. Tych pierniczków 10 deko. No co tu już takiego było? To kokosanki. No i to chyba wszystko, o, to są takie orzeszki. Proszę bardzo, jest reklamowa. Marzena tu mnie, słuchajcie, zatrzymuje. No bo ty idziesz... Chyba ksepsze. Ja widzę, Marzenko. Ja wszystko widzę, słuchajcie, to nie jest tak. Także teraz słuchajcie, sobie spróbujemy. Wzięliśmy jeszcze takie orzeszki. To są ciasteczka w formie orzeszków włoskich. No i tyle, nie? Makrony, kokosanki widzieliście. Nie, no zaraz będziemy degustować. Myślisz, będzie degustać w aucie? Tak. No to dobra. Ja biorę orzeszka, bo jeszcze nie jadłam tego. A wiesz, że ja tego też jadłem, ale widziałem w internetach, jak to robią. Do tego są specjalne foremki, takie kupujesz. I krem się robi, no i to się składa potem. Także teraz słuchajcie, w aucie będzie test. No to co, Marzenko? Będzie ci uwierał pacek, będziesz jadła. To już jemy? No mówię, że testujemy od razu. O, tu są orzeszki, proszę, częstuj się. O, orzeszek tak wygląda. Kojarzycie to? Pani, w środku ma jakiś krem? No chyba orzechowy właśnie. Orzechowy krem, otwieramy orzeszka. I to wygląda jak orzech włoski, powiem wam. Bo to chyba tak się nazywa. Dużo tego kremu. Kruche ciastko z kremem orzechowym, bardzo dobre. Ale ja bym do tego zrobił takie. No. Ja bym to zrobił, wiesz, takim kremem z orzechów włoskich, ale. Taki porządny krem z orzechów włoskich. W tym, bo ciastko samo, bo wiecie, to fajne kruche ciasteczko. Wolę kokosankę. Ale nie, ja już dziękuję, ja już nie zjem. Widzicie, jak dieta pomogła? Ja ze słodki nie przypadam. No. I tu jeszcze za takie dobroci, kokosanka, pierniczek. No, tu też są dobroci. No, jeszcze druga torba jest. O, proszę. Te pierniczki są przepyszne. One są z lukrem, z lukrem tym, miętowym, czy nie? Nie, ale myśmy kupili, jak na odpuście u babci Basi. Miętowy. I bardzo dobre były. A Marzena teraz mnie załatwiła. Sorry Marzenko, ja ci zostawię na potem do kawki, bo ja chcę jeszcze to spróbować. Dobra, jedziemy Marku, zapinaj się. I za to wszystko 30 zł. Taka... no 10 deko różnych ciasteczek, bo to każdy rodzaj 6 zł. No. Ale tak, pani powiedziała, że będzie do niedzieli. No wiadomo, nie? Bo to teraz jest na... No bo właściwie, no. Teraz jest weekend taki... no świąteczny, Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych, w sobotę, w niedzielę na pewno jeszcze będą ludzie odwiedzać groby. No dzisiaj już jest bardzo dużo odwiedzających, sprzątających jeszcze, także... Ten tam grzebie. No makrona chcesz? Nie, ja już dziękuję. Zasłodziłam się, a jeszcze wam powiem, zrobiłam sobie dzisiaj rano kawę. Dobra. Jakoś mi nie podchodzi ta kawa. Patrzę, a to jest to double choco. Niedobra. Bo nie miałaś jej pić. No wiem, ale nie spojrzałam w ogóle, że to jest taka psułka. A ja wam powiem, że to jest najlepsza kawa z tych smakowych. Także nie wypiłam tej kawy. Dobra, no. Jedziemy. Smacznego, jedziemy.
Po drodze jeszcze wizyta w sklepie spożywczym. Kupimy składniki na dzisiejszy obiad. A ja jeszcze muszę dokupić kwaśną śmietanę do naszego przepisu na kwas zsiadłe mleko. Bo wtedy jest lepsze to mleko, lepiej po prostu smakuje. Także zobaczymy jeszcze, co tam rzucili ciekawego w sklepie w ofercie, bo to wiecie, poniedziałek to są niby nowe oferty jakieś. Zobaczymy co jak. Brzęka mnie woła, bo coś z bilecikiem. Co jest z bilecikiem? Już dobrze wszystko? Przy okazji leży malinki. To sobie zjemy, ale które to są ładne. No to są one takie ciemniejsze. Przy okazji kupię tą przyprawę do kawy, o ile będzie. No właśnie, bo jakoś nie widzę tej zimowej, powiem wam. O, jest. Jest taka. Jest jeszcze ta jedna chyba, ale bo jej nie ma. Nie ma. No. Także, o, jest. Nie, to jest... Tak. To są dwie różne? Tak, dwie różne. Także te przyprawy po 9 zł. Warto spróbować. Proszę. Ostatnie sztuki. Zapas zrobiony. Już więcej nie było, znaczy były inne smaki. No to koniec, ojej. Ale była pomarańczowa, jestem ciekawy. No to mogłeś wziąć. Nie, ale chcesz taką pomarańczową kawę? Jakoś też mi nie pasuje. I tu są jeszcze oblaty. A, bo tu masz te pstrągi. To są druty, klasyczne oblaty. Tak, tu są też te ryby, które kupujemy. Pstrąg, ale to jest tylko pstrąg. Nie, tu jest też chyba jakiś inny. Lin, pstrąg. No, te dwa zostały. Właśnie ostatnio widziałem w gazetce takie szklaneczki złote. Ja nie wiem, czy to jest szkło, czy to jest metal, trzeba powiedzieć, i kieliszki. Chociaż masa jest dosyć duża. Tu ktoś otwarł, to sobie zobaczymy. Czy to jest szkło, czy to jest... Nie, szklane. Takie złote. No, trzeba lubić taki klimacik. I one są po 34 złote. Przy okazji wezmę pomidorki. Chociaż nie ma tu co zawsze. O, tu są te. Bo już się kończą, a piękne są. Wszystkie składniki przygotowane, ale popatrzcie na to naczynie. To naczynie może jest takie stare jak ja. Znalazłam je. Słuchajcie, tutaj w kuchni. Szukamy, szukamy, bo był falstart. Mieliśmy naczynie, do którego by się nie zmieściły. Nie ma, już schowane. Tak, nie zmieściłoby się to mleczko, plus jeszcze śmietana, plus druga śmietana. No to teraz co? Marzena, cyk, schylam się, otwieram deszcz. A to jest idealne, słuchajcie, kamionka prawdziwa. No, tutaj się też dobrze kisi się, kisi ogórki. Kapustę. Tak, no ale to jest za małe akurat na kapustę, ale... Tak na domowe potrzeby. Na domowe potrzeby może być, dobra. Marzenka jeszcze tutaj skubię. Nie, nie, spokojnie. Także ale to zobaczcie, to jest rarytas, nie wiecie co to jest. Uwaga, żeby nie wylać teraz, bo to już takie manewry. Proszę, jaka pamiątka. Szymbark. Marzena, challenge, wypij całą tą śmietanę. Czekaj, mam za daleko do kibla. ale to kupiliśmy w Szymbarku, jak byliśmy na wakacjach, nie? No, dwa lata temu, albo trzy. Trzy chyba, trzy lata temu. Także jeszcze taka pamiątka, ale idealnie pasuje, tak klimatycznie. Ale ja wam powiem, to są same pamiątki. Naczynio, tak? To jest pamiątka z lat mojego dzieciństwa. Od twojej babci. Tak, to jest, słuchajcie, oryginał. Tu nawet jest coś napisane, bo... Bochnia. Tak, Bochnia. No. Bochnia 3 litry to ma. No. To zmieści się chyba. No spoko. Na styk. Nie, bo to będzie półtorej, pół, a dalej mogę zdradzić. No ale a to jest 3. No chyba mi wyjdzie, nie? No pewnie. Słuchajcie, tak, to jest pamiątka z dzieciństwa. To jest pamiątka z wakacji. To jest pamiątka z Ikei. To jest, słuchajcie, pamiątka z Ikei. Pamiętasz serwetki, jakie jeszcze robiliśmy tu w Wigilię Święta? Mieliśmy takie serwetki, słuchajcie, jeżeli chodzi o nakrycie stołu. No i to nie jest pamiątka. To co? Robimy. Robimy, nagrywamy. Bo to jeszcze będzie potem sobie stało. Ale jaki klimatyczny kadr, popatrzcie. O tak, muszę się oddalić od Marzenki z tą zieleninką. Idealnie. Jak w lesie. Jak w lesie. U nas już po nagraniu. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Profesjonalnie. I teraz mleko będzie, słuchajcie... Kiśniało, albo kwaśniało, albo jak tam... Kisło. Kisło, będzie zsiadłe po prostu. No i tyle w temacie, nie? Tu wszystko do mycia idzie. No także teraz musimy czekać, Marzenko. Tak, odstawiamy w ciepłe miejsce. No, temperatura pokojowa, żeby była, nie? To najważniejsze. Tak, sprzątamy. Ale zobacz, po tylu latach człowiek musiał czekać. Na co? Na takie mleko i na takie... Na syr?
Na syl. Ale słuchajcie, ja wam jeszcze coś powiem. Będzie kolejny etap tego wyzwania, ponieważ z tego pysznego białego sera można zrobić house case'a. No i ja bym chciała zrobić, Marek. I zrobimy też taki ser, ale nie akurat z tej wersji, bo to zjemy, nie? Ale następny za jakiś czas znowu zrobimy kolejny przepis na house case'a. Słuchajcie, to jest ser po prostu petarda. Jeszcze za czasów, jak byłem dzieckiem za komuny po prostu, to była norma na Śląsku przynajmniej, nie jak w pozostałej części Polski, ale house case'a się zawsze jadł na chlebie. Taki śmierdzący ser, nie? Teraz ten ser został zastąpiony przez te wszystkie francuskie podpuszki. Ale robi się z białego sera. Kminek, no i tak dalej. Trochę się jeszcze smaży, bo to jest taki serek smażony. Kminek, no właśnie weź. Kminek, tak, musi być i... Można go kupić też. Jest to specyficzny w smaku ser, nie każdy może to polubi, no ale ja bym chciała nagrać przepis, jestem ciekawa jak nam wyjdzie. Ja wam powiem, że jak byłem dzieckiem to się kupowało. Twoja babcia też robiła, nie? Robiła, ale też się go po prostu kupowała w tamtych czasach. I pamiętam, że się go na talerzu odstawiało na przykład na szafki na górę, żeby on dojrzał. Niekiedy się zapomniało, taki smród był. No ale to był taki ser, no. Także mleko już się powoli będzie robiło, ja je chyba postawię tu przy oknie, postawię. A Marzenka teraz bierze się za obiadek. A teraz czas na pulpety. A też jest przepis do nas. W sosie, nie pieczarkowym, dzisiaj będą w sosie koperkowym. Koperkowe. No, a ja się właśnie przebieram, bo mi trochę ciepło jest. Ale dobra, do nagrania założyłem tą bluzę, żeby wiecie, trochę lepiej się prezentować. No. Komputer już przygotowany, a ja teraz przygotowuję kawę. Tym razem będzie z tą przyprawą, bo jak wiecie, tutaj używałem tej drugiej, ale zobaczymy jak z tą będzie smakował. Oj, chyba za dużo, lekko mi się tego nasypało, ale dobra. Tu już kapsułeczka jest klasyczna. Nie, ja sobie, patrzcie, przygotowałem sobie... Nie, właśnie nie czoko. To jest barista. Tej jeszcze nie miałem okazji pić. Ona była... A jest tu kapsułka, dobra. Dobra, to lecimy, ale w formie espresso, no będzie kiepsko, powiem wam. Dlaczego? Ponieważ mi się nie zaparzy to. Dobra, zrobię to dwuetapowo, tak. Najpierw zrobię espresso klasyczne, a potem do tego doleję mleko, bo inaczej mi ta pianka od razu pociągnie tą przyprawę i będzie to średnie w smaku. No. Dobra, spróbujemy, co to za cuda wyjdzie. Może stop, bo już mi się nie wyleje. No, pachnie, powiem wam. Bardzo ładnie. Dołożyłem trochę cukru jeszcze. No i za chwilę spróbujemy, co to za cudo. No ale jak widzieliście, ta przyprawa się sprzedaje w zawrotnym tempie. Jakaś pomarańczowa jest. Nie wiem, no może jest dobra, trudno powiedzieć. Kawa o smaku pomarańczowym jakoś mi średnio podeszła. Spróbujemy tą. No. Chcesz Marzenko spróbować? Marzenka i jej te testy, nie? No dobra. O! Nie uwierzycie, kto dzwonił. Brawo, babcia Basia. Jak ci Marzenko smakowało? Co? Kawka? Dobra, ale to nie w moim stylu. Ja cały czas wyczułam tam taki proszek. No bo to jest ta przyprawa. No to jest cynamon, nie? Nie. Nie twoja bajka? Nie, czarna najlepsza, słuchajcie. No nie wiem, po prostu na razie nic mnie nie przekona, żeby to była po prostu inna kawa niż czarna. No to widzicie, każdy lubi to, co lubi. A słuchajcie, babcia Basia dzwoniła między innymi, żeby sprostować, że ja was wprowadziłem w błąd. No. Ale wiecie co, nie byłem świadomy tego. Słuchajcie, to co wam pokazywaliście, ta kamionka, w której tam to mleko się robi, ona nie ma 40 lat. Ona ma około 60 lat. Moja mama mówi, że jak była w wieku Michasi, to już wtedy tą kamionkę mieli. No to by tak wypadało. Około 60. No. No to powiem wam, popatrzcie, 60 lat i to jeszcze przetrwało, nie? To jest niesamowite. No właśnie, kiedyś takich naczyń się używało i one były, zobacz, jakie i praktyczne, i wytrzymałe. Ale zobacz, nie stłukło się nawet przez tyle lat. No i nic się z nimi nie dzieje, nie? To znaczy, wiesz, to jest też kwestia tego, że się dba, czy tam, no, bo jak ja to bym... No ale to już, słuchajcie, przeżyło różne rzeczy i remonty, i jakieś, wiecie, przenoszenia, to już w komórce było. A jeszcze pokażę wam drugie takie naczynie, no sorry. Ale to jest dużo, to jest nowsze, słuchajcie. To naczynie dziadek kupił, jak ja byłem dzieckiem, kupił to na targowisku w Chorzowie. Sorry, ale ja wam... I babcia w tym ucierała jaja. Taka micha i ona w środku nie jest właśnie, zobaczcie, to jest tak jakby emaliowana, to, a tu w środku... To jest ta, nie emalia. Jak się nazywa? No nie wiem, glazura, co to jest sam pomalowane, a tutaj w środku jest takie surowe. No ja nie wiem, jak to ucierać ciasto. Nie, no idealnie, babcia to ucierała. Wiesz, jak to dobrze trze? Tak. Tylko musicie mieć taki drewniany ten,
No bo to jest takie jakby, wiesz, surowe tak na zasadzie no, tego, że ale to nie schodzi, to nie schodzi i nie nasiąka, to jest wypalone. Nie kruszy się to. Nie, pyszne. No, także taka jeszcze micha i czekajcie, tutaj też jest bochnia, także może to był komplet jakiś. Nie, taki. To na pewno kupił już za naszych, za no, ale jest czasów. Też to samo oznakowanie. A może jeszcze i nawet kolorystycznie to pasuje do tamtego buntsloka. No nie wiem, no ale... Buntslok, czyli? Buntslok. Buntslok, czyli co? Czyli naczynie do przechowywania. No moja mama mówiła, że tam przechowywali między innymi smalec, słuchajcie, moja babcia tam trzymała. To popatrzcie, dlatego musiał dziadek nakroić tej słoniny, żeby wytopić 3 litry smalcu. Ale naślimy taki smalczyk, no. Coś pięknego. I to nie stało w lodówce. Do kotletów, do wszystkiego, ale się zrymowało. No, także słuchajcie, te naczynia na pewno będą wykorzystywane w tej nowej serii, co, bo będziemy nagrywać. Koperek pokrojony, będzie pyszny sos koperkowy, za chwileczkę go zrobię, najpierw taki beszamel leciutki. Sobie przysmażymy później do tego. I jak to pokazać? O tak. O, tak. No, także, a pulpety jakie piękne. Pulpety jak pulpety. Czekaj, 2, 4, 6, 8. I bez jajka. Bez jajka, woda. Przepis jest na kanale, także wpadajcie na domowe pulpety w sosie ale pomidorowym. Ale tam mamy. Jak się nie mylę. Bo nie, na... jest short chyba. Jest? No nie wiem właśnie. Tak, jest short. Bo było chyba puknij się, no to bo nie. Na filmikach jeszcze nie było. Woda, za chwileczkę będziemy sobie gotować pulpeciki. Ja do pulpetów i sosu koperkowego, słuchajcie, dzisiaj muszę mieć ryż. Reszta rodzinki kartofelki, no. Bo oni nie lubią, ale ja ryż i taki sosik, taki... no już mi leci ślinka. No jeszcze z kaszą by było ok, ale z ryżem, no jakoś ja nie jestem fanem ryżu. Zjem, bo zjem, ale... Wiem, Marek kartofel. Nie lubi ryżu, także... A kartofel ja kiedyś, to... słuchajcie, zrobiłam ogórkową z ryżem, tak mu po prostu podchodziło, nie? Ale ogórkowa z kartoflem, ale to tak. Zawsze zupy były z ryżem, pamiętam, w zerówce. No przecież w szkole też były, czy pomidorowa z ryżem, no. Ogórkowa z ryżem. Taki, krupnik z ryżem. Rosół z ryżem też podawali. No bo wiesz, byle coś do żołądka wrzucić, nie? No. Ale ryż nasyci. Bardzo. Dobra, gotujemy. Jakie piękne pulpeciki. Słuchajcie, to nawet ja nawet nie zdążyłem tego zmontować, a Marzenka już coś zrobiła. Tak, pulpety gotowe. Sos jeszcze się przygryzie. Jak mam małą łyżeczkę. Ostry. Znaczy pikantny bym powiedział. Dobry. Bardzo pyszny. Jeszcze je tak zostawię, bo one sobie przejdą. Ale właśnie, myśmy mieli przepis, to było w czerwonym sosie pomidorowym. To były przepis na pulpety w sosie pomidorowym z makaronem. No właśnie. Jeszcze na dodatek. Natomiast owszem, pulpety słuchajcie w każdej wersji, do każdego sosu. Chrzanowego, pieczarkowego, nawet można dać pieczone do tego, do rosołu. Pieczone do rosołu, no mieliśmy Szwajcaria. Ostatnio, nie? Szwajcarii jedliśmy, ale to brzmi w Szwajcarii, a to tak niedaleko. Ale nigdy nie robiliśmy pieczonych pulpetów. No nie robiliśmy pieczonych pulpetów, ale naprawdę na pulpety to mnóstwo jest różnych pomysłów, dań, przepisów, także nic tylko robić. Tymczasem trochę posprzątamy, woda z pulpetów do wylania. Reszta do schowania, koperku można sobie zostawię do kartofelku, tak. Bo sobie można tak popruszyć. One teraz w tym sosiku sobie też przejdą fajnie. Przegryzą. Tak się przegryzą, zjemy i... A może zajrzymy, jak tam nasze mleczko, słuchajcie? Nie, no to pół godziny stoi on. No, pół godziny to jest wieczność, co? Ja będę dziennie śledził to mleczko. No pięknie już rośnie. Już nie umiem się doczekać, jak sobie w środę wezmę, tak spróbuję tego mleka. To będzie tak, mam nadzieję, że Marzena mi da spróbować. Pół szklaneczki. Możesz ryzykownie. Nie wybieram się nigdzie, także będzie dobrze. No. Klimacik zrobiony. Świece płoną. Lampka się świeci. A w tle już słyszycie, jak kartofelki podskakują. I za chwilę będziemy jeść pyszny obiad. Do tego jeszcze, słuchajcie, będą buraczki. Pyszne. Ale to są bez kminku, nie? Tak, tak. Bez kminku. Także taki dobry obiad dzisiaj będzie, no i oczywiście pulpeciki. No, już nie umiem się doczekać. Robię na mięsie wołowym, natomiast mielone. Mielone to jest takie mięso wieprzowe z szynki. No bo wołowe nie. No, można ewentualnie zrobić sobie mieszane, ale to też nie za bardzo. Znaczy no dobre wyjdą, ale tak to jest jednak... Ale wieprzowinka taki... najlepsza, nie? Tak, wieprzowinka najlepsza. No także tak chwilę zajadamy. No jeszcze chwileczkę i już będą.
gotowe. Wróciliśmy do domu i powiem wam, dzisiaj pierwszy raz poczułem zmianę godziny. Po prostu ta zmiana jest tak odczuwalna. Ja zawsze jak wracaliśmy do domu, to nawet o tej porze, że tak powiem, to jeszcze było jasno, przyjemnie. A teraz już niestety ciemno, jeszcze po drodze był, słuchajcie, wypadek, korek. Trochę się to przeciągło, przychodzimy noc. Także niestety tak to już będzie teraz do kwietnia, że będziemy wracać po ciemku, jak to się mówi. Proszę, co jeszcze wpadnie. Słuchajcie, pierwszy raz widziałem, żeby w Lidlu były kwasanty z nadzieniem pistacjowym. Pączki są od długiego czasu, niektórzy się nimi zachwycają, niektórzy mówią, że są średnie. Miałem okazję jeść. Był dobry, ale jadłem dużo, dużo lepszy. Natomiast jestem ciekawy, jak ten croissant. Prawdopodobnie będzie podobny krem, jak nawet nie ten sam. No, wygląda ładnie. Także takie coś spróbujemy. Do tego oczywiście wpadnie kawka z przyprawą świąteczną. Ale teraz to jest ta przyprawa w kolorze, bo są dwa kolory, jak wiecie. To chyba, o jest, fioletowa. Wcześniejsza kawka była taka niebieskawa. Ale ta fioletowa mi dużo lepiej wchodzi, bo właśnie są goździki, jest wanilia i cynamon. Także ta jest dużo lepsza, ale tamta też mi bardzo jak najsmakuje. Także ja teraz zrobię kawkę. No i spróbujemy tego croissanta. Tak się prezentuje po rozkrojeniu. No, można powiedzieć, że tego kremu trochę tu dali. I powiem wam, że krem jest naprawdę dobry. Nawet bym powiedział, że jest lepszy niż ten krem, który ostatnio Marzenka kupiła w tym słoiczku, bo jest bardzo orzechowy, nie jest zielony, tylko jest taki faktycznie jak pistacje, kolor bardziej wchodzi, ja wiem, musztardowy, coś takiego. No, krem jest dobry, mi smakuje, ale to jest chyba ten sam krem, co pączka, tak myślę. Także croissanty myślę, że są ok. Nie wiem, jak Marzenka, czy będzie próbowała, czy nie. Spróbuję tu z kremem. Spróbujesz, Marzenko? Nie chcesz? Zaraz. Ten krem lepszy niż ten, co ty kupiłaś w tym słoiku. Tamten nie był jakiś zły, ale ten jest bardziej orzechowy, tak jakby było więcej orzechów w orzechu. To jest croissant z Lidla? To jest chyba ten sam krem, co jest w tych, tak mi się wydaje. No słodkie, no wiadomo, nie? Ale lepsze bakrem niż ten twój. Ale tamtego jeszcze się nie udało kupić, tego w Rossmanie. Ale dużo ludzi pisało też, że Biedronce jest bardzo dobry. Ale tam jest jakiś chyba inny i on jest bez cukru. W Rossmanie? Nie, w Biedronce. No, jakaś taka nazwa. Miłe klimaty, słodycze. Bo Marek, gdy widzę słodycze, to... Kwicę. Dobra, a teraz gdy widzę kawę, to też kwiczę. Czy chcesz kawę? Nie chcesz? Dziękuję. No a nie, proszę. Kawę sobie chętnie zrobię. No i widzicie? I się nagrało. A Marzena mówi, że ja tak gadam. Nie, dziękuję, dziękuję. A jednak sobie spróbuję. Dziękuję, postoję. Właśnie, jeszcze trzeba przeprogramować zasłony. Bo już jest ciemno od godziny prawie. A one ciągle odsłonięte, nie? Tak, tak. Także to trzeba zrobić. Ale dzisiaj żeśmy to poczuli i zobaczyli, może tak powiem. Bo... jadąc do domu już zrobiło się tak ciemno, no ale już też no, ciemno, no, i teraz wchodzimy już ćma. No, także koperek, słuchajcie, dzisiaj kupiłam dwa pęczki, do sosu koperkowego jeden, no, a drugi mi został. Króliki tego pachnie. Nie przejedzą, więc opłukamy. Jeszcze małem tam, od babci właśnie. Teraz się ładnie wysuszy, poszatkujemy i do mrożenia. To jest ten moment, kiedy wpadnie kolacja. U mnie dzisiaj taka kolacja, można powiedzieć, w stylu zero waste, bo to jest tak. Bułka z wczorajszego śniadania, awokado ze śniadania, ostatnie dwa pomidorki były, no jedynie wędlinka świeża z paczki. Także takie cudeńko na kolorowym talerzu, idealos. Marzenka nie chciała awokado. Nie, ja dziękuję za awokado, a ja sobie zrobię herbatkę. A co to jest jakaś? Relaks. Tak, wieczorny relaks to będzie. A ty? A ja zapodajesz, ale coś ci nie podeszła wczorajsza herbatka. Nie, ta czerwona nie moja bajka. No, bo ona jest na bazie rojbos, no. A Marzenka lubi taką to... Marzenka wszystko wypije, nie? No.
Także nie wiesz, czy Marzenka wszystkiego nie pije, tak jak wszystkiego nie je. Marzenka by takiej łączki chciała. Ale przepiękna. Tak, przepiękna, ale byś nie spróbowała. Zjadłam ostatnio i grzaneczkę zrobiłeś fajny. No raz, połóweczkę taką. No raz, no bo się doczekałam raz, no. O, to zabrzmiało. Także bierzemy się za kolację smacznego. Ten kadr może oznaczać tylko jedno. Wieczorny challenge. Łapka w górę. Dajcie też łapkę w górę pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. A ja chciałem wam powiedzieć, że jest nowy przepisik. Link macie w opisie tego filmu albo w zakładce shorts. Słuchajcie, przepis, petarda mało powiedziane. Przepis na pyszne domowe ciasto marchewkowe z orzechami, słuchajcie, lekko cynamonowe, takie korzenne. Po prostu wymiata wszystko. Także serdecznie polecam, zajrzyjcie i spróbujcie sobie to zrobić, bo rewelacją. Także taki przepisik się pojawił. A ja już powoli będę się z wami żegnał, dziękując za oglądanie, że spędziliście z nami cały ten dzień, kolejny dzień, poniedziałek. Słuchajcie, to był ostatni poniedziałek października. Jutro kolejny dzień. Idziemy w kierunku listopada. Także jeszcze raz dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, do jutra.